co zadanie, to się okazywało, że no był jeden agent, ale nigdy nie byłem sam. Przyznam się szczerze, doszło do takiej paranoi, że ja wieczorem siedziałem w pokoju i mówię tak, że ja jestem agentem, to wiem, ale może jest coś, o czym nie wiem. Może reguły tego programu są takie, że ja oczywiście, że ja wiem, że jestem agent agentem, kontra agent. Ale być może, że jest wprowadzony drugi agent, o którym ja nie wiem, może tak jest. Agentoza, tak. Kolejne zadanie, w którym absolutnie głównym podejrzanym był wasz skarbnik, który okazał się najbardziej niefrasobliwą osobą w tej grze. Jedne pieniądze zostawił, drugie zgubił. I okazało się, że nie tylko w każdym kolejnym zadaniu tracicie pieniądze, ale również tracicie te małe kwoty, które udało wam się wygrać. Zobaczmy, jak w tej sytuacji zachował się agent. Musicie odnaleźć safe i dostać się do zamkniętych w nim pieniędzy. Do przejścia przez ten labirynt potrzebne były lusterka. To, co mogłem zrobić, wchodząc na samym początku, to zniszczyć te lusterka. Jestem przy drugiej wiązce. Spróbuję przejść, jak zgaśnie. Brak lusterek po prostu jeszcze utrudni zadanie. O! Proszę bardzo, stłukłem. Jak sytuacja? Jestem dead i mam jedno stłuczone lusterko. Wracam. Myśmy z Piotrkiem przechodzili na samym początku przez labirynt i jeszcze trochę nie bardzo wiedziałem, na ile lusterko będzie ważne. W założeniach miało być ważne, rzeczywiście okazało się, że nie było kluczowe. Myśmy po prostu nie wykonali tego zadania, bo ono było bardzo trudne. Nie! Widziałem to lusterko, jak przechodziłem potem i to lusterko nie było zbite, ono było rozwalone. Idąc na test, powiedziałem, Tomek, słuchaj, na Huberta. Powiedział, dobra. Kiedy wróciłem po teście, pytałem Tomka, jak? Tomek powiedział, nie, wszystko dobrze, wszystko na maślaka. Stary, co? Na maślaka, ale dlaczego? Gadałem z Hubertem przed i zapewnił mnie, że już jestem pewny, że to nie on. Przekabociłeś go naprawdę fantastycznie. Gratulacje, ale no koniec końców, no nie udało ci się go usunąć z programu.